Jacek Hoga, Fundacja Dharma. Z nami dzisiaj znowu jest jeden z naszych ulubionych gości, profesor UMK Jarosław Centek. Witam serdecznie. Kazał mi, w związku z czym pod przymusem mówię, że ma kanał, na który warto zaglądać. Przyznaję się, warto zaglądać. Taka moja jest opinia, nie tylko że dlatego, że mi kazał. Wyglądamy trochę w tym kadrze jak postmortem zdjęcia żołnierzy wyklętych. No ale nie szkodzi. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, o I wojnie światowej, o tym, skąd się wzięła wojna pozycyjna, jak ją zlikwidować, jak myśleli ludzie o tym podczas I wojny światowej, czym jest manewr, czym jest siła obrony, czy siła przebojowa, żeby przełamać front, to samo co manewr na początek, bym spytał. No chyba nie, ponieważ może manewr to można pozycję obejść, tak, odciąć od zaopatrzenia i wziąć głodem. Natomiast można próbować przełamać brutalnie. No to tak jak ze złodziejem, tak jak są różni rabuś, tak, a złodziej to są dwie różne rzeczy. Można komuś, żeby dorwać portfel, można albo dyskretnie wyciągnąć, że się nie zorientuje, tak, to jest właśnie manewr, a można po prostu przyjść, walnąć go w łeb, tak, i wziąć. Ten portfel wziąć. I to jest wtedy przełamanie brutalną siłą. Pytanie może rzeczywiście trochę kuriozalne, ale dzisiaj myślę, często ludzie mylą jedno z drugim. Myślą, że jeżeli jest silne uderzenie, to jest jednoznaczne z manewrem. A pięknym przykładem z I wojny światowej tego, że tak nie jest, są pierwszowojenne czołgi. Oj tak, te czołgi to w ogóle początek czołgów, tutaj może trochę autolansu, ale Somma 1916, historyczne bitwy, tam można sobie poczytać o tym. Czytałem, polecam. O debiucie czołgów, no generalnie to... Ale to tak jak ze wszystkim, tak? To była nowa zabawka, którą dostali wojskowi i oni nie do końca wiedzieli, jak z tego korzystać. Jeszcze nad Somą po prostu je pchnięto po kilka tam przydzielań do korpusu czy dywizji, tak? Gdzieś tam ktoś uznał, że las jest kluczowym elementem, który należy zdobyć, więc ma fajną nową broń, to posłał czołgi do lasu. Myślę, że wszyscy się dowiedzieli, że czołgi się do walki w lesie nie nadają. Znaczy, przecież mówimy las, tak? Tylko proszę pamiętać, że to jest taki las z materiałowego pola bitwy, więc trochę kikutów i korzeni i innych naturalnych zapór przeciwczołgowych, nie? No więc to są początki użycia czołgów, tak? Ale rok później pod Cambrai, listopad 1917 roku, czołgi swoje zrobiły, tak? To nawet w Achtung Panzer, po polsku też Uwaga czołgi wyszła pod tym tytułem książka przez Tetragon wydana, Guderiana, który porównał właśnie sukcesy pierwszego dnia nad Somą, gdzie niemieckie karabiny maszynowe głównie skosiły 54 tysiące bodaj żołnierzy z chyba 60 tysięcy pierwszej fali i zyski z Cambrai, nie pamiętam ile pierwszego dnia, ale to było kilka tysięcy ludzi, tak, a zysk taki sam jak w przypadku Sommy. A tylko problem był taki, że wszyscy myśleli, że będzie tak jak nad Somą, tak? To znaczy, że trzeba będzie powoli mielić potencjał, a nikt nie przygotował rezerw, które można byłoby pchnąć w tą wyrwę, którą czołgi pod Cambrai zrobiły. Czyli mamy Cambrai, trochę wyszliśmy niechronologicznie, ale niech będzie, gdzie alianci zrobili wyłom w obronie. Tak jest, po prostu czołgi pojawiły się masowo, tak, to już nie jest te tam 34 czołgów, które się pojawiły na froncie, tak, częściowo jeszcze nie dojechały, ugrzęzły i inne takie rzeczy, tylko tu mamy użyto ich kilkaset bodaj, niecałe 386 albo 486, już tam nie pamiętam, czy liczymy chyba zaopatrzeniowe, czy nie, bo to się tam różnie waha, no ale tak czy siak to jest liczba kilkuset maszyn bojowych, więc to już jest coś. Niemcy oczywiście mieli ten czas na przygotowanie się do obrony przed czołgami, tak, ale no generalnie to ich zaskoczyło i rzeczywiście czołgi swoje zadanie tego pierwszego dnia wykonały. Tak, oczywiście potem się psuły, tak, oprócz tych zniszczonych to był sprzęt bardzo awaryjny, ale gdyby no było co pchnąć w tę wyrwę, no to przebieg bitwy byłby zupełnie inny niż był w rzeczywistości. Dobrze, to spójrzmy może tak, wróćmy troszeczkę do początku. Mamy jesień 14 roku, na zachodzie front stanął, zaczęli się wkopywać. Nie jest to pierwszy raz w historii, kiedy tak miało miejsce. Już Cezar toczył kampanię pozycyjną, tak, w czasie wojny domowej. Tak, gdzie były transzeje kontra... Znaczy kilkanaście kilometrów frontu, tak, biorąc pod uwagę ten, tak, to nie tak, mam na myśli oblężenia Alezji, tylko po prostu normalnie w polu się spotkał z nieprzyjacielem. Nie jestem ekspertem od starożytności, więc się nie będę wypowiadał, tylko pamiętam, że był jeden miał chyba 16 kilometrów okopu, drugi miał 20 kilometrów. Także walki pozycyjne to już jest rzecz odznana od starożytności. No dobrze, i teraz od razu się pojawia takie pytanie. Jeżeli Cezar, który był słynny też z manewru, z bitew zaskakującym, które zaczęły się stąd, że
Był zaskakujący manewr, jego siły pojawiały się tam, gdzie się ich nikt nie spodziewał. A z drugiej strony, w tej samej epoce, z tym samym sprzętem, z tym samym dowódcą, z tym samym przeciwnikiem, mamy walki pozycyjne. A teza jest często, o I wojnie światowej, ale nie tylko, że to technologia narzuca to, czy mamy wojnę pozycyjną, czy manewr. Co byś na coś takiego odpowiedział? To nie jest, zdecydowanie nie jest to jednoznaczne. Znaczy, wszyscy przyczepiają to karabinowi maszynowemu, nie? Że on po prostu pojawiając się na pierwszej polach bitew I wojny światowej, wypluwając, mam na myśli szybkostrzelność praktyczną, nie teoretyczną, około 300, tak, 200-300 pocisków na minutę, no, powodował, że a oczywiście ważąc przy tym tak 20 kg karabin, 20 kg podstawa, jeszcze jak miała płyta pancerna, to jeszcze 40, więc przenośność tego była niewielka i jak gdyby ten sprzęt dawał przewagę obrońcy, tak? Bo trzeba się było nauczyć. Natomiast historia zna wiele przypadków, w których po prostu obie strony dysponując o I wojnę światową, to jest właśnie nauka tego, jak to pokonać, ale w życiu nie stwierdzę, że jak gdyby technologia, ta sama technologia wymaga wprowadzenia tak wojny pozycyjnej. To zależy po prostu od różnych okoliczności, tak? I woli działania. Nie? Jeżeli ktoś to jest tylko broń, technologia, to jest tylko narzędzia, tak? Jeżeli by wziąć nas, postawić na sali operacyjnej z pełnym personelem, to ja operacji nie przeprowadzę, po prostu nie umiem, tak? Więc to samo z polem bitwy. Ktoś potrafi wyciągnąć, nie? Jakiś, nie wiem, Napoleon, tak? Kolumna przełamująca i potrafi po prostu uderzyć i znaleźć sposób na ten, a wcześniej wszyscy stali w liniach dookoła, naprzeciwko siebie i po prostu do siebie strzelali, nie? Ten wymyślił, że można coś zrobić, nie? Więc to jest technologia niewątpliwie sprzyja, tak, ale wydaje mi się, że to jest wódz, nie wiem, taktyka, tak, to w jaki sposób używamy dostępnych nam narzędzi, to decyduje o tym. A wszyscy wodzowie, z tego co kojarzę, zawsze traktowali manewry jako to, co może rozstrzygnąć, tak, a działania pozycyjne to była ostateczność i to wszystkie. Oczywiście czasem te regulaminy były zbyt hura optymistyczne, tak? No, francuski siła moralna przezwycięży tam wszystko, no i się okazało, jak to przezwyciężyła, tam straty ogromne, po 50% dywizji walczących tam w Ardenach, zdaje się. Natomiast jednak tu niemiecki jest sensowniejszy, że obrona, owszem, możemy się okopywać, bronić, to jest tylko i wyłącznie przejściowe. Nie? Po prostu, jak nie da się atakować, dobra, okopiemy się, poczekamy, ale cały czas musimy mieć to, żeby iść i ten manewr wskrzesić. Dobrze, czyli mamy tak, jesień, 14 rok. O kim byś powiedział, że jako pierwszy pokazał, że można przesunąć front przeciwnika w sposób zamierzony, zgodny z planem i osiągnąć efekt albo być blisko niego. No tak, to tutaj mój generał von Seeckt, tak, przez 2 E, dlatego nie tak jak przez jedno, jak wino musujące po niemiecku. On był szefem sztabu 3. Korpusu Armijnego i to są, tu proszę mi wybaczyć francuski, Vailly się pisze i Supio. Dwie miejscowości, gdzie po prostu, ale to było bardzo lokalne uderzenie, no, po prostu krótkie poprawienie odcinka frontu, ale rzeczywiście udało się to bez jakichś tam większych problemów, czy nie wiem, strat znanych na Zachodzie bez zmian, czy innych filmów wojennych o I wojnie światowej. Po prostu umiejętnie korzystając z tych narzędzi, udało się w bardzo ograniczonym, podkreślam, bardzo ograniczonym zakresie dokonać realizacji tych celów, które sobie wyznaczono. Tak? Oni nie chcieli tam przełamywać obrony, tylko po prostu chcieli poprawić sobie pozycję. Jakie było główne narzędzie, którego użył do tego? Artyleria. To też jest, wiadomo, sukces ma wielu ojców, porażka jest sierotą, więc oto kto wymyślił ruchomy wał ogniowy, to się łącznie z tym, że nasz Rozwadowski jest kandydatem do tego i to nawet kolega mój z Towarzystwa Badań nad I wojną światową, dr Sławomir Kułacz, bodaj artykuł o tym popełnił, w ogóle jego roli pod Gorlicami. No w każdym razie, gdzie by nie szukać, to każdy wymyślił, nie? Tylko tak naprawdę, jak to w praktyce było, to jest myślę, że nie do... Tak jak z łukiem, tak? Mógł mieć wielu wynalazców. Tak jest, dokładnie, bo to może sprecyzujmy, o co chodzi. To jest po prostu ogień regulowany czasem, czyli przez jakiś czas artyleria wali na pierwszą linię nieprzyjaciela, tak, i potem przesuwa go, nie wiem, co 5 minut o 10-20 metrów, czy 50, tak, po prostu stopniowo, tak, a piechota naciera pod osłoną tego strzału, tak, bo chodzi o to po prostu, żeby obrońcy nie zdążyli wyjść ze schronów,
I tutaj, albo jeżeli wyjdą, no to żeby ponieśli ogromne straty. To różne sztuczki przy tym robiono, tak? Bo wcześniejsza, jeszcze bardziej prymitywna forma była taka, że najpierw strzelano na pierwszą linię, a potem przenoszono ogień od razu na drugą linię, tak? Więc to tego typu też. I to pytanie, czy to liczyć już, czy nie, było różnie. Ale jeszcze, jak już jestem przy tym zekcie i zanim Jacek głos odbierze, to powiem taką ciekawostkę. Bodaj 8-14 stycznia 1915 roku i ten korpus miał przyjemność uczestniczyć w bitwie manewrowej w warunkach wojny pozycyjnej. Było coś takiego. Czyli po prostu Francuzi wpadli na pomysł, że oni zaatakują, a Niemcy też wpadli na pomysł, że atakują w tym samym konkretnym miejscu, więc ten trzeci korpus złamał to francuskie natarcie, tak, a potem go ładnie odrzucili, to bitwa pod Soissons. 1915 rok, Zeg bodajże dostał za to Pour la Mairie. Czyli najwyższe odznaczenie. Tak, pruskie. Niemieckie. No w praktyce niemieckie, formalnie pruskie. Tak, tak. Tutaj uznano, że jest kimś, kto potrafi. Nie? Potrafi zrobić przełamanie i stąd potem został przydzielony do właśnie armii 11, która miała przełamywać na froncie zachodnim, a potem jak się okazało, że jednak trzeba pomagać Austriakom, to ta armia trafiła, sztab trafił na front wschodni pod Gorlice. Także to jest właśnie artyleria, tak, regulowanie działania artylerii, współpraca artylerii z piechotą, to miało przełamać ten front pozycyjny. Dobrze. Kolejna rzecz, która jest takim mitem bardzo trudnym do przełamania, nawet wśród ludzi, którzy się interesują jakoś tą wojskowością, jest to, że podczas pierwszej wojny całej zawsze lepiej było się bronić niż atakować. Że straty obrońców były tak jak pod Somą słynne, o czym jeszcze tam będziemy pewnie mówić, i że to siedzenie w okopach za CKM-ami to jest najlepsze, co możesz zrobić, jak chcesz ograniczyć straty. I ktoś napisał, jeden profesor, znam nazwisko, ale sobie zachowam dla siebie, napisał, zdaje się, przedmowę do wspomnień jakiegoś żołnierza, to też wiem z ust kolegów, bo ja tej książki nie widziałem, który był w jednostkach karabinów maszynowych. Właśnie ten profesor taką tezę wysnuł, że miał łatwiej przeżyć, bo był w obsłudze karabinu maszynowego. Znaczy, no właśnie, tu już reakcja Jacka doskonale pokazuje, jak prawdziwa jest ta teza. No, bardzo prosta. Jeżeli mamy atakować, tak, czy na którymkolwiek szczeblu, od generała, tak, po zwykłego żołnierza, to wiadomo, że gniazda karabinów maszynowych są największym zagrożeniem i je należy zwinąć najpierw. Tak? Więc po prostu stąd śmiertelność obsług karabinów maszynowych była dość duża, no bo wszyscy jak chcieli przeżyć, to musieli najpierw rozwalić karabin maszynowy, więc z czego się tylko dało, czy z artylerii, z granatów, samolotów, no cokolwiek, zawsze starano się to zniszczyć. Jedyne co, to karabin maszynowy miał siedzieć cicho i być schowany i po prostu w ostatniej chwilę postrzelać, a potem mieć nadzieję, że nikt go nie ściągnie. Więc to tak, ale tak się zakręciłem, że zgubiłem wątek, przepraszam. Nie ma problemu. Straty w obronie, straty w atakach. Tak, no właśnie, więc wszyscy sobie wyobrażają, to ty wyciągnąłeś te karabiny maszynowe. Wszyscy sobie wyobrażają właśnie jakieś filmy wojenne, gdzie tam biegnie jakaś masa, a karabin maszynowy strzela, kosi i nie wiadomo co robi. Po pierwsze, karabin maszynowy też nie strzelał tak, tylko na wprost bardzo ograniczonym zakresie, więc trzeba było go ładnie ustawić. A po drugie, o czym nie można zapominać, to jest artyleria, tak? Uporczywe utrzymywanie danej pozycji powodowało to, że cała obsada pierwszej linii okopów, no niestety, tak? Jak miał szczęście, to może został ranny, tak? Albo gdzieś zdążył jakimś cudem dostać się do niewoli. Po prostu to generał R, ten z Verdun, napisał artyleria. I on tam zadał takie stwierdzenie, że artyleria jest w stanie zniszczyć wszystko, co jest widoczne. Tak? Problem jedyny to jest taki, że no, niekoniecznie każdy kraj ma taką zdolność przemysłową, żeby wyprodukować odpowiednią liczbę pocisków. Tak? Ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli sobie weźmiemy taką bitwę z wojny pozycyjnej, to nie jest właśnie tak, że jedni biegną, a drudzy strzelają i tam mordują z karabinów maszynowych, bo zanim oni wybiegną, to artyleria po prostu robi całkowitą demolkę z tej pozycji, która jest widoczna. Tak? Po prostu co jest widoczne z powietrza na przykład, bo to też było. Nie żyje. Nie żyje. Dlatego Niemcy nad Somą próbowali rozbudowywać okopy, ale co próbowali rozbudować, one ładnie zaczynały wyglądać z powietrza, no to łobudów te okopy. To w końcu stwierdzili, dobra, nie siedzimy w tych lejach, się bronimy, też się do tego nadadzą. Tak? Efekt był taki, że nikt nie wiedział, gdzie oni są. Problem przy luzowaniu, tak? Swoi nie wiedzieli, gdzie oni są, ale wróg też nie wiedział, więc skoro nie wiedział, to nie mógł do nich strzelać. Tak? Więc to jest to, że pierwsza linia okopów jest najczęściej po prostu zmieciona, więc im gęstsza jest obsada jej, tym większe będą straty obrońców. Nie? To jest rzecz numer jeden.
No ale dobra, dajmy na to, bitwa toczy dalej, więc idą, biegną te ludki na te karabiny maszynowe, które załóżmy, że były w skronach, zdążono je wyciągnąć, wystawiają i koszą, tak? Tylko co robi wtedy artyleria atakującego? Artyleria atakującego stawia ogień zaporowy za tymi atakowanymi okopami, tak? Czyli po prostu powoduje, że posiłki, jeżeli by obrońca, nie, chciał wrzucić jakiekolwiek siły w ten rejon walki, gdzie się zaczyna odbywać przełamanie, to on musi przejść przez ogień zaporowy artylerii, tak? Więc już ma kolejne straty. Jeżeli te ludziki dobiegną i ten okop zdobędą, no to co robi obrońca? Rozkaz odzyskania pierwszej linii, czyli de facto się role odwracają, tak? Jego artyleria obrońcy wali po tych okopach, tak? Czy stawia ogień zaporowy, natomiast jego ludziki biegną, tak, a tamten się broni, więc generalnie rzecz biorąc to są naprawdę ogromne straty i to wcale nie jest tak, że bardziej opłacało się bronić, nie, jeżeli chciało się bronić i utrzymać tę pozycję, to było dużo bardziej kosztowne, zresztą Francuzi pod Verdun wysłali taką instrukcję, aczkolwiek nie każdy się do niej chciał dostosowywać i też Ruprecht napisał, że uważa to za bzdurę, nie? Że nie ma sensu, żeby cienka linia, cienką obsadę pierwszej linii okopów, po co potem trzeba ją odbijać i ludzie giną w kontrataku. Nie, będziemy siedzieli gęsto. Także to też się nie tak od razu przyjmowało, tak. Ale ta koncepcja obrony elastycznej rzeczywiście się z tego zrodziła. No właśnie dlatego, bo uznali, że twarde trzymanie terenu przynosi więcej strat niż jego atakowanie. Czyli ten mit tego, że obrońcy zawsze zadadzą większe straty atakującemu, po prostu nie ma pokrycia w źródłach ani od XVI roku, jeśli dobrze pamiętam, można postawić bezpiecznie tezę, że wszystkie strony wiedziały w XVI roku już, że ofensywa może być mniej kosztowna dla nas niż przyjmowanie ofensywy nieprzyjaciela. I patrząc z perspektywy Amerykanów dzisiaj, najgorsza rzecz, którą możemy zrobić, to utracić inicjatywę. Dokładnie. Znaczy, utrata inicjatywy to jest makabra z wielu różnych przyczyn. No po prostu, jeżeli nie mamy inicjatywy, to nie my decydujemy, gdzie się toczy rozrywka, tak? Rozgrywka. Więc w tym momencie ta część potencjału, która znajduje się poza decydującym polem bitwy, się marnuje, tak? Po prostu. Nie? Linia Maginota przykładowo, ona świetnie zbudowana, miała bardzo dobry cel polityczny, bo zaangażowanie Wielkiej Brytanii, bo Niemcy musieli ten i tak dalej, ale każda linia umocnień ma tę podstawową wadę, że ona nie ma inicjatywy. Ona po prostu musi czekać biernie na reakcję, nie? Więc jeżeli przeciwnik zaatakuje jedną grupę warowną, to pozostałe właściwie są bezużyteczne w tym momencie. Tak? No, to jest, i dlatego to jest oczywiście skrajny przykład. Tak? Na polu bitwy to wygląda troszkę inaczej, tak? Ale generalnie rzecz biorąc, inicjatywa jest kluczowa, bo mając inicjatywę, to my decydujemy, jaki procent naszego potencjału, naszych sił kierujemy do bitwy i gdzie to nastąpi. Tak? Oczywiście każdy się kieruje logiką i wybiera najlepsze miejsce, tak? I stara się wybrać takie miejsce, żeby jak największy właśnie potencjał własny kontra jak najmniejszy potencjał przeciwnika. Nie? I teraz spróbujmy zajrzeć do głów sztabowców w XVI roku, w XVII roku. Mamy armię, w XV jeszcze chyba nie, ogólnowojskowe, czyli mamy oprócz rozwiniętej piechoty, rozwijamy gwałtownie artylerię, bo się okazuje, że jest królową pola bitwy dużo bardziej niż się spodziewaliśmy, no ale mamy też te dywizje kawalerii, tak? Każda ze stron lekką ręką miała ich koło 10. Mówię tutaj o zachodzie. Czy to będą Brytyjczycy, czy Francuzi, czy Niemcy. Mamy te 10 dywizji kawalerii, które od kilkunastu miesięcy mogą czasowo obsadzać front, zostawiając swoje konie. Ale ktoś musi się zajmować koniami w tym czasie. I teraz myśl sztabowców w XVI roku, może już w XV. No tak. Bo odruch współczesny jest taki, że albo, że w zależności od stopnia wiedzy osoby, tak? Albo, że już dawno nikt nie miał kawalerii tam, albo, że głupcy nie zrozumieli i dalej trzymali kawalerię. No tak. Niemcy trochę to, co mogli przerzucić, to przerzucali na front wschodni, bo tam jest większe przestrzenie, więc tam się przydawało, ale też oczywiście nie tyle. Natomiast problem był taki, że no co, koń je, tak? I po prostu potrzebuje kogoś, żeby się nim opiekował. Więc kawaleria była bardzo kosztowna, a konie były potrzebne do tego, żeby ciągnąć działa. To oczywiście są inne, tak? No ale no tak, nie? Bardziej potrzebuje, żeby ciągnął działo, niż żeby ktoś tam na nim jeździł od czasu do czasu z meldunkami. Tak to widać po kawalerii dywizyjnej. Niemieckie dywizje
w 14 roku miały 3-4 szwadrony, a potem miały nagle jeden już tylko, nie? Że właściwie do tej działalności meldunkowej. Więc nie wiem, jak to, przyznam szczerze, dokładnie wyglądało w kwestii Antanty. Oni mieli większy potencjał, więc sobie mogli pozwolić na trzymanie tego, znaczy też podejrzewam, że szło po linii redukcji, natomiast Niemcy bardzo mocno redukcję przeprowadzali. Robili w ten sposób, że każdy pułk stawał się właściwie batalionem i to była kawaleria Schützenregiment, czy coś w tym stylu, że pułk strzelców kawalerii. Właśnie wielkości batalionu. Wielkości batalionu, tak, i znaczy i z całej dywizji montowano, zdaje się, coś na kształt brygady chyba. I po prostu w ten sposób tych ludzi posyłano do okopów, bo trzeba było kimkolwiek tak zapychać. Natomiast no, nie ukrywam, że ta kawaleria się przydawała czasami, tak. No ale ktoś może od razu zarzucić czasami. Pierwsza taka ofensywa słynna brytyjska, czyli Somma. No to właśnie, że 16 ponoć, o ile dobrze pamiętam, tak, książkę pisałem już dość dawno temu, ale była akcja taka, że tam mieli przygotowane, bo co jest ważne, tak, Sir Douglas Haig, głównodowodzący BFM, był kawalerzystą. Więc on w każdej bitwie przez długi czas planował, gdzie ta kawaleria pójdzie, więc było przygotowane, że oni tu walną, przełamią i ta kawaleria wjedzie. No. Efekt był taki, że rzeczywiście tam gdzieś próbowali wjechać, zdaje się, raz i właśnie to proszę sobie wyobrazić, no niesamowite, mamy nowoczesną bitwę, tak, w której użyto po raz pierwszy czołgów, tak, nawet co niektórzy, widząc jakiś tam chyba nad wsią flares, zrzucający samolot, meldunek do czołgu, czy tam czołgi, samolot w powietrzu, no jakieś takie tam wizje, widząc jakiś blitzkrieg, nie wiadomo co, no to w tej bitwie 16 Niemców zostało zakłutych lancami ponoć w trakcie tej jednej tam szarży kawalerii. Tak? Ja tutaj może dodam też, bo pamiętam, jest taka piękna książka, nie przetłumaczona na język polski, Boy Soldiers of Great War, i tam jest taka piękna scena z bitwy nad Somą, jak pułki kawalerii w szykach czekały już w siodłach, tak? W siodłach czekali na rozkaz, żeby wejść w to włamanie, które byli Brytyjczycy pewni, że się uda zrobić. I jeden, dlaczego mi to utknęło w pamięci, jeden z żołnierzy właśnie nieletnich, który skłamał, zaciągając się co do swojego wieku, podjechał do swojego dowódcy szwadronu i mówi, że ja tak naprawdę mam tylko 16 lat, bo taki miał stres już przed tą oczekiwaną bitwą. No i oficer wtedy do niego mówił, teraz chłopcze, za późno, wracaj do szeregu, nie? Ale to tak zupełnie na marginesie. No to z jednej strony mamy Sommę, która była nieskutecznym przełamaniem frontu i gdzie te dywizje w szyku konnym czekały na przełamanie i można powiedzieć, że Haig był zacofany. A z drugiej strony od razu mi się włącza myśl o Kaiserschlacht, czyli wielkiej ofensywie wiosennej niemieckiej, o której Niemcy chyba wszyscy, nawet sama nazwa wskazuje na to, że mieli świadomość, że chcieli pokazać swoim, że to jest ten ostateczny wysiłek i jeszcze raz wysilmy się i no i właśnie, jakbyś opisał to, jak wyglądał Kaiserschlacht z perspektywy niemieckiej? No bo generalnie rzecz biorąc, całą pierwszą wojnę światową, tej jesieni 14 do wiosny 18 wszyscy uczyli się, jak przełamać front pozycyjny. I tak się tego skutecznie uczyli, że zapomnieli, co zrobić po przełamaniu, po prostu. I to ten ofensywy, tak, bo te Kaiserschlacht była ta ostatnia, 15 lipca, ale generalnie to już pierwsze uderzenie było 21 marca. Niemcy tam tłukli po kolei, przerzucali siły i też trochę Ludendorff będący, no bo nie mógł być szefem sztabu, znaczy Hindenburg nie mógł zostać wodzem naczelnym, bo to nie był cesarz, więc zawsze Hindenburg piął się wyżej na jako dowódca, a Ludendorff jako jego szef sztabu. No zrobili Hindenburga szefem sztabu, no to musieli coś znaleźć dla Ludendorffa, to był pierwszym generałem. Kwatermistrzem, ale de facto to był cały czas ten sam duet, no to miał ten cel, nie wiem, żeby oddzielić Brytyjczyków od Francuzów, zepchnąć Brytyjczyków do morza, zająć Paryż, ale ostatecznie z rachunku pchał wojska tam, gdzie się udawało, nie? Więc to było takie trochę ten, że oni zajęli mnóstwo terenu. Ale z perspektywy Brytyjczyków rzeczywiście doszło do wyrwy operacyjnej, to znaczy kilkunastu kilometrów całkowicie nieobsadzonych, naprzeciwko są Niemcy i co? No i co? No nie mają czym tam pjechać, no po prostu nie było tej kawalerii, nie? I rzecz, która jest kluczowa, alianci pod Sommie, w której te w szyku konnym dywizje tak, stały. Pod Cambrai już nie mieli tych dywizji. Bo większość ich spieszyli, ale na szczęście dla nich nie wszystkie. I jak pisał w tej chyba wielkiej swojej, nie jestem pewien, czy to jest ta wielka
zestaw brytyjski o pierwszej wojnie światowej, ten siódmy tomowy, czy ile to To jest Military Operations, tak? Proszę tak, Edmondsa, oficjalną historię? Wydaje mi się, że tam, ale nie jestem pewien w tej chwili. Heck, właśnie jest takie ładne zdanie Hega, że obronili się dzięki kawalerii, to znaczy dzięki temu, że przy pomocy tak transportu motorowego już, ale również dzięki kawalerii, która jak było użyta, powiedzmy, mówiąc staroświecko, jak dragoni, bo nie walczyli w szyku konnym, szybciej zajęli kluczowe miejsca niż Niemcy, którzy się wlewali piechotą w wyłom, w związku z czym dali radę załatać dziurę we froncie wyłącznie dlatego, że mieli kawalerię niespieszoną i pierwsza decyzja po tej skutecznej obronie, odtwarzamy dywizję kawalerii, czyli te dywizje na piechotę z powrotem mają dostać własne konie, żeby był manewr. A Niemcy z kolei mieli regimenty Cufus. Tak, tak, już mieli spieszone, no bo nie, ale to Niemcy mieli dużo mniejszy potencjał, nie, więc oni po prostu musieli iść na skróty, żeby było kimkolwiek się walczyć. No tak, tak więc ale oni... też jest cytat, aż może znajdę to, to w pudełku zamieścimy, z któregoś z generałów niemieckich. Tylko nie Pozeka, jego nie warto cytować, bo on był kawalerzystą, więc to... Kto? Pozek, Maksymilian von Pozek. Nie pamiętam. To tylko taką anegdotę powiem, a też może przy którymś filmu z tobą mówiłem. Zresztą on napisał książkę o kawalerii, nie wiem czy Napoleon V, któryś tam na polskie nawet nie przetłumaczył. W każdym razie Pozek był po I wojnie światowej inspektorem kawalerii w Reichswehr do 27 roku, więc jak on odszedł na emeryturę, to lance od razu poszły do kosza, nie? Znaczy tak. Schowali do magazynu. Także O czym pisze, to ten generał, nazwiska teraz nie pamiętam, niemieckiego, który to był, mówił, zresztą moim zdaniem słusznie, patrząc na analizę tej wczesnej fazy, tak, kiedy ten wyłom był zrobiony, że brakowało nam po prostu jazdy, która mogłaby wjechać i nie po to, żeby tam lancami kłuć, tak, tylko żeby zająć kluczowe miejsca i utrzymać się do czasu nadejścia piechoty, czyli tak jak dzisiaj byśmy powiedzieli o rajdzie pancernym, tak jak byśmy powiedzieli o użyciu desantu, czy to śmigłowcowego, czy desantu spadochronowego, jakiegokolwiek. Chodzi o to, że ten manewr, nawet słabszy niż siła ognia, bo na tym polega jazda już od XVIII wieku, tak, że jest przebój mniejszy, na pewno w drugiej połowie XIX wieku, nikły nawet w porównaniu do regularnej piechoty, ale ta siła manewru sprawia, że są w stanie zrobić, tak jak mamy pierwszy dzień Gettysburga chociażby, tak, gdzie miejsce kluczowe jest zajęte przez kawalerię, która walczy oczywiście pieszo, ale dzięki temu, że jest kawalerią, może zająć te kluczowe miejsce i zmienić oblicze bitwy i całej operacji. I tutaj w tej ostatniej ofensywie niemieckiej widać, że jedna strona twierdzi, że się uratowała dzięki manewrowi, który ma małą siłę ognia, a druga mówi, że zabrakło właśnie manewru. No oczywiście, nie? Że tak. I to jest pierwsza wojna światowa, o której często ludzie mówią, że śmierć kawalerii, śmierć manewru. No to jeszcze wyciągnę, wprawdzie to jest przeciwko Turkom, więc to jest trochę inna skala, nie? Mhm. Ale Megiddo, 18 rok, to też już jest wrzesień 18, więc już jest zupełnie inna skala, no ale kawaleria Allenby'ego tak się wymanewrowała właśnie pozycje tureckie, że o mały wozby samego dowódcę armii, która tam się broniła, nie pamiętam jej numeru, ale Otto Limana von Sandersa, generała, żeby capnęli. Oni po prostu zdołali wparować do tego do miasteczka, jeden budynek ze sztabowcami zajęli, a ten był akurat w drugim i zdaje się go tam szybko jakiś, czy batalion, czy coś ochrony go tam ewakuowano stamtąd, nie? Ale to właśnie było to, że to był manewr, oni po prostu wyminęli tak, pozycję i z zaskoczenia się pojawili w takim, a nie innym miejscu. Jak mówisz o tym wyłomie, jeżeli tam było kilkanaście kilometrów, no to nawet jakby strzelano w ten sposób, to artyleria wprawdzie byłaby w stanie pokryć, ale nie karabiny, nawet nie karabiny maszynowe. Tak? Karabin maszynowy niemiecki regulamin z 25 roku mówi o bodaj 3,5 kilometra ognia nękającego. To nie jest ogień... Ale to musimy dodać od razu, bo spora część ludzi może nie wiedzieć, to był ogień pośredni. Tak. Większość ludzi współcześnie w ogóle z tym CKM-ów nie kojarzy, czyli CKM, który strzela do celów zakrytych przy użyciu innych celowników, tak przy jest. Użyciu mapy, jako ogień nękający, właściwie można powiedzieć, że jako artyleria, tak? Jako tak, lekka ale artyleria. To chodzi po prostu o to, żeby tam trochę stresu zrobić tym, którzy przechodzą tak. przez skrzyżowanie, bo to mniej więcej jest tego typu efekt, nie? Że oni sobie nie przemaroszerują szybko, tylko tak. będą musieli iść ten. Więc to jest... Jeszcze ci przerwę, ostatni mi znany, przynajmniej może ktoś będzie znał późniejsze, ostatnie znane przykłady ognia nękającego to są Brytyjczycy i Afryka Północna, II wojna światowa. A, to nie... Też jeszcze używali... Za pomocą broni maszynowej, tak? Tak, za pomocą broni maszynowej, ogniem pośrednim.
A to nie wiedziałem o tym. No ale no, nawet jeżeli weźmiemy wtedy ten ogień pośredni, a mamy kilkanaście kilometrów, odejmiemy 6, no to nadal zostaje jakieś 8, tak? 10, tak. Które jest po prostu ostrzeliwane niczym, tak? No, to po prostu można tamtędy sobie spokojnie spacerować, tak? Tylko trzeba to zrobić szybciej niż pieszo. I też warunki, no pierwsza wojna światowa też technikalia, tak? No czołgi grzęzły, tak? Niemieckie Super Extra A7V, zresztą to też polecam, ale to nie ze względu na mnie, tylko na Alberta Rokosza, mam playlisty o niemieckiej broni pancernej, to on świetnie to wszystko tłumaczy, te wszystkie bitwy. No to był, wprawdzie był trochę szybsze niż brytyjskie, no nie jechał tam 5 na godzinę, tylko kilkanaście na godzinę, więc już może coś, nie? Ale miał prześwitu 40 cm, więc każda większa dziura by go zatrzymała, nie? Więc to po prostu technicznie, nawet gdyby Niemcy mieli ten, to by to nie wystarczało, tak? One się do tego nie, znaczy tam nie nadawały. Bataliony inżynieryjne saperów po prostu musiały robić drogi dla artylerii towarzyszącej, nie mówiąc o tej artylerii, która jest tak, dywizyjna. Tak? Oczywiście, że tak, to drogi i bocznice kolejowe, żeby tą całą amunicję podostarczać. Nie? To wymagało, to właśnie te służby tyłowe, tak, to jest ogromna rzecz, ogromna robota, którą trzeba pisać, ale Jan Błachnio pisał dysertację o zapatrzeniu Armii Austro-Węgierskiej w kampanii karpackiej. Mam nadzieję, że ona się niedługo ukaże, będzie można zobaczyć, jak przynajmniej w kwestii właśnie tego wyżywienia, jak to funkcjonowało, nie? Jakie ciekawe były pomysły na zastąpienie kawy czy czego innego, czego nie było. Dobrze, to teraz taka teza z mojej strony i twoja opinia. Wojna pozycyjna na całym froncie była możliwa wyłącznie dlatego na Zachodzie podczas I wojny światowej, że było możliwe rzeczywiste nasycenie terenu wojskiem. W każdym innym miejscu, w którym nie ma możliwości osiągnięcia tego nasycenia, wszystko, czy drut kolczasty, czy okopy, czy CKM, czy artyleria, nie wystarczą, żeby była wojna pozycyjna, bo po prostu oczywiście jest za mało. Oczywiście, że tak. Znaczy generalnie rzecz biorąc, żeby było jasne, tak? Ja wiem, że była wojna pozycyjna na froncie wschodnim, ale to była zupełnie inna, tak? To nie była taka, po prostu Niemcy nie mieli czym pchać naprzód, bo w miarę jak się teren, prawda, wybrzuszał, no to było coraz trzeba więcej wojska wpychać, żeby to utrzymać, więc się niejako tam zatrzymali tam jesienią 15 roku, więc to, teoretycznie to była jakaś tam wojna pozycyjna, ale nie o takim charakterze. Ale nie ze względu na siłę obrony nieprzyjaciela. Tak, tylko po prostu no, brak tego, czy można tam pchnąć, nie? Więc to było takie sobie, ja mam świadomość, że te linie okopów istniały, ale właśnie pozostańmy przy froncie wschodnim Wschodnim czy zachodnim? Wschodnim, okay. Bo chcę powiedzieć właśnie do koronny argument na twoją tezę, tak? No jak była wojna polsko-bolszewicka, to przecież Polacy mieli te pozycje, tylko one nie były stare, tak? Bo to były pozycje 15-17 i co, bronili się na nich w 20 roku? No nie, bo nie było czym tego obsadzić po prostu. No najzwyczajniej w świecie. No, to nie jest, że postawimy co 100 metrów żołnierza i on będzie strzelał, tak? To cała infrastruktura, tam po prostu trzeba tam naprawdę mnóstwo wojska wepchnąć, tak? Żeby to utrzymać i wtedy rzeczywiście działa, tak? Więc dlatego wydaje mi się właśnie ta decyzja, tak, Polaków, którzy nie mieli inicjatywy, właśnie jeszcze to inicjatywa, nie? Wchodząc w okopy, zasadniczo pozbawiamy się inicjatywy. Musimy po prostu czekać na to, co zrobi przeciwnik, tak, który może sobie, nie wiem, zostawić. A obie strony mają pełną swobodę manewru ze względu na przestrzeń. No tak, tak, więc to po prostu byłoby szaleństwem, nie? Gdyby Polacy mieli tyle żołnierzy, żeby obsadzić te okopy, to już byłoby bez sensu, tak? Trzeba było iść do ataku, nie? Jeszcze też kolejny przykład, no mur chiński, nie? No przecież zbudowanie, super, się wszyscy tak, ojejku, ekscytujemy, 5000 metrów, nie? Przepraszam, kilometrów, 5000 kilometrów, tutaj takie fortyfikacje, tu mogli wciągać tamten, się bronić, tak dalej, super. Tylko pomyślmy, ilu ludzi by trzeba było, żeby na 7000 kilometrów muru obsadzić po jednym żołnierzu. Co metr, nie? To by było 7 milionów ludzi, więc gdyby Chińczycy mieli 7 milionów żołnierzy i się bronili za tym murem, to byliby głupki, tak? Mogliby cały świat podbić taką armią. Więc stąd po prostu, no tylko i wyłącznie mamy. Granica celna i przed, powiedzmy, no fajnie wygląda, robi oddziałami, tak? Tak, robi wrażenie, oczywiście, no dokładnie tak, żeby po prostu to, że se goście tak po prostu nie wiadą tymi konikami, tylko muszą jakąś większą akcję przeprowadzić, ale utrzymanie tego w obronie, żeby to działało, tak, co te 100 metrów chyba były te wieże strażnicze, tam trzeba było trzymać przynajmniej tych kilkunastu ludzi, no to jest ogromny koszt przecież. I tutaj ty jesteś lepszym znawcą ode mnie, od wojskowości I Rzeczpospolitej, ale Polacy w życiu na coś takiego nie poszli, jakiegoś muru, tylko mieli armię, która zwinął. Tak, że nasze piersi są twierdzą Rzeczpospolitej właśnie ze względu na to, że koszt utrzymania tych twierdz i przestrzenie, które są między twierdzami. I jeśli porównamy 80-letnią wojnę w Niderlandach,
pomiędzy Hiszpanami a protestantami z 7 zjednoczonych prowincji, no to tam sobie można było pozwolić na wojnę właśnie fortyfikacyjną, bo były zalewy, bo były depresje, tak, które łatwo było zalać i malutka przestrzeń, tak. Tam rajdy kawaleryjskie, takie jakie były możliwe na polskich kresach, to 10 razy by przebiegli wzdłuż i przez całą Rzeszę, a nie tylko zjednoczone prowincje. Dokładnie tak. No, inna też kwestia Izrael, tak? Tak, wojny graniczne po 1948 roku, nie? Gdzie po prostu Arabowie dokonywali infiltracji, czy wracali do swoich gospodarstw, czy rabowali, czy ten, to Żydzi nie byli w stanie obsadzić tego po prostu całej tej swojej granicy wojskiem i odpierać tego, ten, tylko robili ekspedycje karne, tak? Wparowywali do wioski, tak? I ją masakrowali, chociaż no, ludność cywilną chyba tak bardziej przypadkiem niż celowo, natomiast posterunki policji to rozwalali bez żadnego problemu i w ten sposób chcieli odstraszyć jak gdyby Arabów od tych działań. W tej pierwszej tak? wojnie. To była po 48, pomiędzy 48 a 56, to tak zwany zbrojny pokój był, że po prostu były arabskie infiltracje, tak? Czy to terroryści, czy mówię, czy goście chcieli wrócić do swoich gospodarstw, czy chcieli po prostu jakieś bandy rabunkowe. Ja bym wszystko nie nazywał terrorystami, bo obie strony używały nie, metod terrorystycznych. Tak, ale nie mam na myśli konkretnie fedainów, którzy dokonywali zamachów, tak? Nie mam na myśli, bo Nie, chodzi mi o to, że jakby... Jeżeli spojrzeć na Żydów, którzy się pojawili tam, powiedzmy, w większej masie w latach 20., tak? I dzięki Brytyjczykom i pierwsze, co zaczęli robić, to zamachy na Brytyjczyków. No tak, to, ale to rzeczywiście, no to, ale tak, gangsterna, nie, to wiadomo, są różni, ale chodzi o zasadę. Z drugiej strony mamy wojnę na wyczerpanie, tak? Znaczy, mamy wojnę pozycyjną wzdłuż kanału Suezkiego, nie? Izrael zbudował linię Barlewa, tak? Tam się trzymają i ten, a Egipcjanie co jakiś czas strzelają z artylerii, tak? I po prostu Izrael takie koszta ponosił ludzkie w tej właściwie... To nawet nie było. Świetnej pozycji, dokładnie, że robili wszystko, żeby ten, akcję komandosów, po prostu łupali tych Egipcjan, jak się tylko dało, żeby to i zdobycie w Zielonej Wyspy, jak wysadzenie jakiegoś radaru, żeby Egipcjanom się odechciało tego robić, tak? Czyli po prostu, a mieli właśnie pozycję obronną, tak? Wzdłuż linii, wzdłuż kanału, zniesione, przygotowane schrony, no tak, to nie była może linia Marzynota, nie? No ale generalnie były, tak? Ale wzdłuż kanału. Dokładnie tak, więc była świetnie przygotowana pozycja, oparta na naturalnej przeszkodzie wodnej. Oni się, kurczę, nie chcieli na niej bronić, tak? Oni po prostu robili wszystko, żeby to zakończyć. I jak sobie popatrzymy po statystykach, tak? Jakie straty Żydzi ponieśli, znaczy jaki był stosunek strat egipskich do izraelskich, nie wiem, w wojnie 56, czy nawet chyba w 48, czy nawet nie wiem, czy nie we wszystkich wojnach, tak? Ale na pewno jak sobie porównamy, ile Egipcjanie stracili, a ile zabili w 67, a ile przez wojnę na wyczerpanie, to widać, że to była po prostu wojna na wyczerpanie, była tak naprawdę egipskim zwycięstwem, tak? W każdym razie Egipcjanom szło na tyle dobrze, że Żydzi musieli uaktywnić wszystko, żeby Egipcjan do tego zniechęcić. I w końcu ich zniechęcili, tak? Ale no, to widać właśnie to, że utrzymywanie takiej pozycji jest straszliwie kosztowne, tak? Dobrze. To jeszcze tak na marginesie tego wszystkiego, na takie zakończenie. Spór, który istnieje, powiedzmy, a propos broni pancernej, a przedtem przy ciężkozbrojnej jeździe i do dzisiaj istnieje, czyli manewrowość jednostek, już nie mówię o samym pojeździe, ale manewrowość jednostek i przebojowość jednostek. Czy to jest, bo taka teza, która jest bardzo częsta w Polsce dzisiaj, z nabijaniem się z wyższych oficerów III Rzeczpospolitej, to jest, że oni chcą, żeby wszystko pływało, a to trzeba, żołnierz jest najważniejszy, jak najcięższy pancerz, BWP tak samo upancerzone jak czołgi i dopiero wtedy będzie profesjonalna armia. Też już chyba o tym wspomniałem, a muszę to znaleźć. Widziałem to gdzieś w jakiejś stronie archiwum jako przykładowy dokument, raport powojenny dowódcy batalionu Shermanów, który twierdził, że Sherman jest lepszym czołgiem od Tygrysa, bo jest po prostu szybszy, a zadaniem czołgu nie jest rozwalanie innych czołgów, tylko dorwanie się na tył i robienie tam rozwałki, tak? Czyli właśnie nie przełamanie, a manewr, nie? I pod tym względem wydaje mi się, że miał rację, tak? Że tak naprawdę... Że jeżeli zwiększamy przebojowość, to na tyle możemy utracić manewr, że tak, dokładnie, że tak. Że przeciwnik, to jest moja teza, tak? Ułatwiamy mu kontrakcję, bo jeżeli potrzebujemy albo za dużo zaopatrzenia, albo za mało jest tej dzielności terenowej, to wiemy, gdzie się on pojawi i kiedy się pojawi. No to weźmy sobie taką falangę, tak? Przecież przełamanie falangi w starciu czołowym, no, było praktycznie niemożliwe, tak? Wystarczyło ją od skrzydła i już, nie?
I to jest właśnie to, że mamy masę, która wydaje się nie do zatrzymania. Gości zakutych w stal, tak, z tymi długimi włóczniami idą po prostu naprzód, tak? I co? Nie da się ich zatrzymać? No nie da, no jak ktoś jest na tyle głupi, żeby próbować ich zatrzymać od przodu, no to sam sobie winien, tak? Natomiast trzeba wynaleźć to i można ich wymanewrować i to się bardzo szybko opłaciło, okazało i Rzymianie wygrywali z Falangą bez żadnego problemu, tak? Bo po prostu właśnie manewr. I to jest od starożytności po dziś dzień. To słusznie zauważyłeś, że jeżeli wszystko dociążymy, że będzie super ekstra, ten to raz będzie straszliwie kosztowne, tak? A skoro będzie straszliwie kosztowne, będzie mniej. Będzie tego mniej. A skoro będzie tego mniej, to znowuż na polu bitwy też będzie tego mniej, tak? Więc to nie będzie miało za bardzo możliwości manewru, no bo trzeba będzie... Łatwo będzie ich wymanewrować. Ich wymanewrować, tak? Więc to zwłaszcza, że trudno będzie zdobyć inicjatywę czymś małym, tak? Bo no jak, nie? Przestrzeń. Przestrzeń, dokładnie. No to po prostu gdzie tego użyć, tak? Więc to może po prostu wroga nie spotkać, nie? No, to takie to zadanie Amerykanów kontra Wietnamczycy, seek and destroy, tak? Jest wyraźnie, co najpierw ich znajdź, a potem ich zniszcz, tak? No, więc jeżeli byśmy, by Amerykanie to robili jakimiś super ekstra drogimi wozami, tak? No to zobaczcie, ile państwo, ile by potencjału zmarnowali, bo ile takich patroli kończyło się jakąś potyczką, tak? A i tak byli w stanie, jak już dopadli, to byli w stanie uruchomić tą całą machinę i zniszczyć, tak? Ale jednak to zwykli żołnierze sobie maszerowali w tej dżungli na pierwszej linii, bo chodziło o to, żeby wroga znaleźć. Dobra. Jakiś, dziękuję Ci, podsumowanie jakieś z tej rozmowy? Ha, a to już ja tak na bieżąco ten, że się nawet nie w trakcie nie... o tych różnych wątkach, więc ciężko mi to podsumować. Ale moim zdaniem no, jest wyścig między pancerzem a armatą jest analogiczny jak między manewrem a wojną pozycyjną. To po prostu od zawsze, nie? Że pojawia się, wchodzi coś do gry i na jakiś czas się jej zasady zmieniają, ale cały czas wszyscy mają w głowie to, że manewr jest kluczowy, tak? I cała, jak spojrzymy na historię wojskową en bloc, tak? Na całość, to zawsze było staranie się o przywrócenie manewru bądź o jego utrzymanie. Taka myśl mi przyszła. Jakikolwiek wielki dowódca, który był wielki przez to, że trzymał się w wojnie pozycyjnej. Nie kojarzę żadnego. Nie przychodzi mi do głowy. No, pytanie o Falkenhaynie, ale raczej chyba nie, bo przez to poleciał ze stołka. Jak już poleciał ze stołka i został dowódcą w Rumunii, to nie bawił się w wojnę pozycyjną, tylko w ofensywę. Bo pierwsza myśl to jest Vauban. Ale Vauban pierwszy co zrobił... Fortyfikatorem był, więc... Tak, ale pierwszy co to zrobił, to zniszczył we Francji kilkadziesiąt twierdz. Więcej zburzył niż zbudował. A tego nawet nie wiedziałem, przyznam się. Więcej trochę, zburzył ale... niż... Bo stwierdził, że koszty będą to za duże, że, tak. Że tych twierdz jest za dużo. Trzeba zrobić kilkanaście porządnych zamiast blisko setki mniejszych ze względu właśnie na koszty. Czyli nawet ten... Ale to też nie był dowódca, no. No ale, tak, ale... Ale no wielki, wygrada. Powiedzmy, znany historycznie wojskowy, ale... który też ograniczył ilość miejsc do obrony pozycyjnej. Wiesz co, prawdzie trzeba też oddać to, że w takiej wojnie pozycyjnej to właściwie nie ma czym się wykazać dowódca taki, nie? Tak. No, że po prostu, wiesz, to jest to powolne mielenie potencjału tak samo nad Somą, nie? Ja to też w swojej książce zawarłem, no, że taktycznie... Przeciwnym argumentem będzie Petain. No wykazał się. Tak, dobra. Petain się wykazał rzeczywiście, ale to też kwestia taka, że on nie... Petain z zasada tej wojny manewrowej, rotacja jednostek i tak dalej, więc to... Znaczy to nie... To jest, wojny to, manewrowej to nie znaczy, powiedział, to, ale... Dobra, no nie manewrowej, no. Rzeczywiście. Chodziło mi o manewr siłami, ale i też elastyczność obrony. Tak. Czyli w sumie odchodził od... No tak, na ile twardej... mu pozwalały te warunki, nie? Ale tak, że rzeczywiście starano się, żeby odejść od tych, mówię, nie każdy do tego przyjmował, nomen omen, tak generał Chrétien, tak, właśnie posyłał do kontrataków i to tak tam wychodziło, jak wychodziło, to z tymi stratami pod Verdun, ale właśnie, i to jeszcze jest to, co mówiłeś odnośnie strat w obronie, jak sobie porównamy właśnie straty niemieckie i francuskie w poszczególnych fazach, wiadomo, pierwsza faza to był niemiecki atak, tak, potem była taka trochę wyżynanka, a potem był francuski kontratak, nie? To strona, która atakowała, ponosiła mniejsze straty niż ta, która się broniła, nie? Tak, bo jeszcze trzeba było doliczyć jeńców, nie? To tak, dokładnie, to są statystyki, które po prostu widać, nie? To nie ma, że mi się widzi, tak, czy coś sobie wyobrażam, nie, to po prostu są raporty ze strat i to
to po prostu widać. Tak? Więc w takim mieleniu potencjału bycie obrońcą wcale niekoniecznie miało sens. Tak? Zresztą całe założenie było Falkenhayna takie, żeby walnąć, chociaż ten memoriał bożonarodzeniowy chyba napisał po fakcie, ale to już dobra, mniejsza o to. W każdym razie funkcjonuje ten tekst, że to uderzymy tam, bo Francuzi tam będą musieli się bronić, nie? Żeby nie uniknęli, nie cofnęli. I znowuż weźmy Somme, tak? I te poziomy zwycięstwa. Nie? Na polu taktycznym, wydaje mi się, wygrali Brytyjczycy, no bo zajęli pole bitwy. Małe, bo małe, ale zajęli. Polu operacyjnym wygrali Niemcy, bo umożliwili zwycięstwo takie, że utrzymali linię frontu. Nie? Trochę się wygięła, ale po prostu przełamania nie było. Natomiast pole strategiczne, kto zwyciężył na polu strategicznym, to jest przecież najważniejsze, pokazuje operacja Alberich. Co się stało wiosną 17 roku? Bo Brytyjczycy chcieli uderzać, no to też może taka brytyjska konsekwencja, chcieli uderzać wiosną 17 w tym samym roku znowu. A Niemcy? Co? Taki wielki sukces odnieśli, nie chcieli go powtórzyć? No właśnie, nie chcieli go powtórzyć. Ewakuacja na linii Zygfrida, powiedzieli, dobra, drugiego takiego zwycięstwa my już nie chcemy. Nie? Więc widać, że to złamało kręgosłup armii brytyjskiej i straty tej wydawałoby się zwycięskiej bitwie obronnej były takie, że Niemcy już nie chcieli jej drugi raz podejmować. Można tutaj zarzucić, że to się wytnie, bo zgubiłem tak. Dobra. Podsumowanie już mieliśmy. Pomysł na następny materiał jakiś się znalazł. Mam nadzieję, że Państwu się podobało. Następnym razem uszczkniemy czegoś innego niż I wojna światowa na froncie zachodnim. Ale intencja moja w tym materiale była właśnie taka, żeby pokazać, że Manner nie może umrzeć, bo króluje na polu bitwy. Od zawsze. I zawsze będzie. Oczywiście, że tak. To jest zdecydowanie i każdy przy zdrowych zmysłach będzie szukał sposobów na oczywiście radzenie sobie w warunkach wojny pozycyjnej, ale na przywrócenie manewru. To było ideę fix. Każdy dowódca I wojny światowej tego chciał w każdej innej epoce. To słabszy często unika manewru, tak jak powiedzmy Kutrzeba pisał w 1939, będąc w niewoli, o kampanii 1939 roku, że to nie armia polska broniła Warszawy czy miast, tylko armia broniła się Warszawą, bo nie była w stanie w polu przeciwstawić się manewrowi niemieckiemu, bo to manewr dawał im siłę, a nie, chyba tylko jedno było przełamanie frontu przez broń pancerną w 1939 roku, jeśli dobrze pamiętam. A tak to raczej same ataki były zatrzymane, ale manewru nie byliśmy w stanie. No trudno jest się ścigać pieszo z czołgami do Warszawy i to już w 1939 te czołgi już były trochę szybsze i trochę bardziej miały zdolność terenową większą. Na koniec proszę, żeby Państwo zaglądali też na kanał. Dziękuję, będę zobowiązany. Mam nadzieję, że tam znajdą Państwo coś interesującego dla siebie. Jak Jarkowi tam ilość subskrypcji wystarczająco wzrośnie, to wtedy... Przyjdę po raz kolejny, nie? Tak. To może też brzmieć jako takie ostrzeżenie. Nie? No co kto lubi, nie zmuszamy. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję bardzo.